Łukasz Świrydowicz, jesteśmy po efektownym zwycięstwie i fajnym debiucie na FEN 44. Chyba dłuższa przygoda się szykuje z FENem po takim poddaniu. No, tak jak rozmawialiśmy wczoraj, to tak jak mówiłem właśnie, chciałbym zostać, dlatego cieszę się, że podkreśliłem tą swoją obecność. Mam nadzieję, że zostanę na dłużej po prostu. Co było trudne, a co było łatwe w tym pojedynku, gdybyś mógł podsumować? Trudna była stójka. Maciek, dobrze mówię? Okazał się trochę silniejszy niż myślałem. Przypuszczałem, że troszkę będzie słabszy, jednak postawił w pierwszej rundzie bardzo wysoko poprzeczkę. Powiem szczerze, trochę mnie zdziwił. Chciałem tą walkę bardzo szybko skończyć. Tak, oczywiście skromnie liczyłem sobie na to, że uda się szybciej ze względu na moje doświadczenie, tak? Bo przeciwnik nie ma za dużo walk. I myślałem, że skończę to szybko. Niestety okazało się to dosyć trudne, więc starałem się to od połowy pierwszej rundy i w drugiej sam siebie uspokajać, że powoli po prostu tą walkę muszę doprowadzić do końca. No, moim jakby planem było skończenie przed czasem, tak? Liczyłem, powiem szczerze, tak na pierwszą rundę, ale no i tak się ogromnie się cieszę, bo naprawdę myślę, że Maciek jeszcze sporo pokaże, jeżeli oczywiście będzie dalej walczył i dalej ciężko pracował, bo na to jego doświadczenie naprawdę bardzo fajnie pracuje, nie? Na samym początku walki szły między wami mocne wymiany. Czy ty poczułeś któryś z ciosów twojego przeciwnika? Właśnie nie poczułem, chociaż teraz na twarzy widzę, że chyba coś wchodziło. Ogólnie mam tak zawsze, że ta adrenalina gdzieś tak uderza, że cokolwiek się nie dzieje. Ostatnio miałem w Anglii walkę, dostałem w drugiej rundzie high kicka mocnego i tak później jak oglądałem, to straszny huk poszedł. A ja sam do siebie tak myślałem, wszedł czy nie wszedł, dopiero jak krew poleciała, to upewniłem się, a jednak wszedł, także to muszę to no, do czasu, prawda, ale no muszę tą walkę obejrzeć, no coś na pewno weszło i właśnie bardzo mnie zaskoczył, że mocno szedł do przodu, naprawdę bardzo fajnie, także duży, ogromny szacunek dla niego, nie? Nietypowy gameplan, bo większość zawodników mówi, że jest gotowa na pędy. Stas, a ty tu otwarcie mówisz, że twoim planem było skończyć tak najszybciej. Oglądając walki przeciwnika, mając moje doświadczenie i to jak ostatnie walki zmieniłem jakby też styl trochę walczenia, zawsze właśnie nastawiałem się na rundy, żeby to robić, po prostu czekałem na to, co się wydarzy, tak? Po prostu byłem przygotowany, wchodziłem na walkę. Teraz mam konkretny plan po prostu, tak? Pracuję codziennie tak na to i do tego planu dążę, żeby to po prostu na tą walkę zaplanowałem sobie tak, żeby tą walkę skończyć jak najszybciej, nie? Tak liczyłem, mówię, na pierwszą rundę, no ale mówię, no cieszę się ogromnie, nawet jeżeli byśmy stoczyli trzy rundy i nawet jeżeli po ciężkiej walce bym gdzieś tam przegrał na punkty, to jeżeli dałbym sobie wszystko i walka by była spoko, to też bym był z siebie dumny, nie? No to jak już mówimy o końcu, to opowiedz, jak z twojej perspektywy ta technika kończąca wyglądała, jak do niej doszło? I czy to było, nie wiem, rywal wpadł w jakąś twoją zasadzkę, czy gdzieś to po prostu dał ci okazję do tego, by go poddać? Powiem szczerze, ostatnio właśnie jak jeździłem na sparingi tutaj do chłopaków z WCA, za to dziękuję, u siebie w klubie tam Viking Fight Club czy do Anglii, to zawsze chłopacy, trenerzy, wszyscy mówili mi, że jak złapię plecy, to zazwyczaj wykańczam, tak? Jeżeli to robię na treningach. Wiadomo, walka to walka, mogło być inaczej, ale jak chwyciłem plecy, słyszałem właśnie z zawodnika, że już jest twój. I starałem się sam siebie uspokoić, żeby po prostu nie było, że już jest twój i nagle leży na plecach, prawda, za chwilę, bo mi się gdzieś tam podpalił, więc delikatnie się uspokoiłem, po prostu szukałem tego wykończenia. Szukałem tego, no, cały czas, no, łapałem mi się chyba z tego, co pamiętam, kilka razy, dwa razy czy trzy razy udało mu się wyjść i za chyba trzecim czy czwartym razem już to dobrze dopiłem tą rękę. Powiedz, mówisz o tym swoim doświadczeniu, podkreślasz to, że ono gdzieś tam jest bardzo ważne. Tak. Jak ty odbierasz to, jak wchodzisz do klatki właśnie? Ile tobie daje procent tej pewności, takie właśnie doświadczenie, które masz? No właśnie bardzo dużo. Ja powiem szczerze, że właśnie ten rekord mój nie jest za jakiś tam imponujący, ale ja brałem walki naprawdę, kto tym się interesuje, troszeczkę moją osobą przeglądał walki, no to biłem się naprawdę, jeżeli chodzi o angielski prospekt, afrykański prospekt, brałem mocne walki i myślę, że nawet te przegrane, tak, ale to zaprocentowało właśnie w tym momencie, tak, trzecia wygrana z rzędu i to trzecia taka, że tak powiem, nie na farta, tak, tylko tak ciężko wypracowane i właśnie to doświadczenie się przekłada w tym momencie już. To co w takim razie dalej, jakie masz plany na ten rok? Ogólnie chcę zostać w Polsce i no mam cichą nadzieję, no, że FEN jest bardzo dobrą organizacją, tak, nie tylko w Polsce, jeżeli chodzi o Europę, więc myślę, że spoko, chciałbym to zostać, jeżeli by była taka szansa, jeżeli taką szansę dostanę, to myślę, że zostałbym właśnie w FENie. Łukasz, chciałbyś stoczyć? Powiem teraz tak, miałem rekord 6-6
i powiedziałem sobie, że nie przegram już żadnej walki do 10, czyli muszę dobić do 10-6 i dalej już mam też swoje lata i dalej będę dopiero już po tych, bo jeżeli dojdę do rekordu 10, to dalej sobie już zaplanuję, czy albo odejdę już od sportu, zajmę się trenerką, albo pójdę dalej, tak? Zobaczymy, jak się dalej rozwinie. Na pewno do jeszcze te 2-3 walki, takie do rekordu 10 muszę. No i mam taką skrytą nadzieję, żeby to było 10-6 właśnie, żeby już nie było już więcej porażek. Troszeczkę świata zwiedziłeś, więc jak Fen wypada na tle Europy, świata? Super, pod względem organizacyjnym. Tak, właśnie pod względem organizacyjnym. Właśnie dla mnie to jest... Bardzo dużo znaczy, bo nie chodzi mi tak bardzo właśnie o pieniądze, o ile właśnie taki klimat, prawda, żeby był jakby szacunek dla zawodników, także to jest organizacja i większość niestety organizacji jest słaba, nie, bo bardziej idą, jeżeli chodzi o sprzedaż biletów i tak dalej, a zawodnicy gdzieś tam są na drugim planie, nie? Tu na Fenie czułem się jakby, że tak powiem, no jak prawdziwy zawodnik, nie? Fajna opieka, wszystko z każdej strony organizacyjnie, nie było żadnych problemów, także naprawdę myślę taka solidna piątka. Ostatnie... W skali szkolnej, oczywiście, do 6. Ostatnie pytanie, dużo problemów za tobą, dużo kontuzji. Doleczałeś się ostatnio, kilka walk ci uciekło i teraz ta walka, co ci powiedziała? Jaki jest twój sufit ewentualnie? Bo rywal ten nie był zbyt doświadczony. Jak ty czujesz, że jakiego rywala jesteś w stanie potencjalnie tutaj ustrzelić albo stoczyć równą walkę, żeby gdzieś pokazać się bardzo dobrze tu na polskim rynku? Mi się wydaje tak, wiadomo, to fajnie jest siebie oceniać, prawda? Bardziej bym wolał, żeby ktoś to z boku ocenił, tak? Ktoś, kto się zna. Ja jednak jakieś tam mam też swoje osoby, jakąś swoją ocenę, tak? I myślę, że jestem w stanie przegrać ze średnimi zawodnikami, wiem o tym. I jestem też w stanie dać dobre walki na wysokim, praktycznie na najwyższym poziomie. Bo takich zawodników też miałem, tak? Ilunga, Santon z Anglii, to byli naprawdę zawodnicy tacy konkretni i dawałem radę, nie? To od czego to zależy, kiedy wygrywasz, a kiedy przegrywasz? No właśnie nie wiem, ogólnie to stwierdziłem, że im mam mocniejszych zawodników, tym mam większą motywację. Ogólnie mój problem jest też często w motywacji, nie? Że ciężko mi czasami się nastawić odpowiednio. Jeżeli się nastawię dobrze, to wszystko idzie już z górki. A 70 kg jesteś w stanie zrobić? Bo teraz 77, a jak widziałem na przykład u niektórych na 77, to wyglądają bardziej jeszcze solidnie od ciebie. Tak, tylko powiem szczerze, 7-0 jestem oczywiście w stanie, nawet 6-6 zrobić, ale nie czuję tego. Po prostu. Nie czuję, nie chcę tego. Wolę bić się z większymi, ale czuć się zdrowo. Dziękujemy bardzo pani. Gratulacje jeszcze raz. To jeszcze krótkie podziękowania. A, przepraszam. To jeszcze krótkie podziękowania. Dla kogo? Dziękuję oczywiście dla swojego klubu, Viking Fight Club. Dziękuję dla klubu WCA z Warszawy, dla mojego kolegi Michała Tarabańki. Dla moich trenerów z Anglii, dla Range'a, dla Silka, zawodnika, dla Adama, dla klubu Ronin. No i dla całej mojej rodziny i dla wszystkich, którzy mnie wspierali i wspierają, których ja też również wszystkich wspieram. Dziękuję bardzo. Dziękujemy.